Cześć dziewczyny! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co udało mi się zdobyć na ostatnich wyprzedażach. Jak wiecie, wyprzedaże się już kończą, więc postanowiłyśmy z mamą pojechać do Wrocławia i zaopatrzyć się w niektóre rzeczy. I dzisiaj właśnie Wam pokażę zakupy z wczorajszego wyjazdu, ale też z trzydniowego wyjazdu do Wrocławia, gdzie byłam zanieść papiery na studia i tam też parę rzeczy kupiłam, więc Wam to też pokażę, ponieważ wcześniej jeszcze tego nie widziałyście. No już może zaczniemy, nie ma tutaj jakiejś takiej konkretnej kolejności, pokażę Wam po prostu tak, jak mam tutaj wszystko poukładane i nie ma tego naprawdę dużo. Więc jako pierwszy pokażę Wam swetrek, który kupiłam w Kubusie. Jak widzicie, to jest taki ażurowy, na drutach robiony, nie wiem, czy on na pewno nie był na drutach robiony, ale właśnie wygląda tak, jak możecie zobaczyć. On jest tutaj 3/4, kupiłam troszeczkę większy rozmiar, czyli M-kę, żeby on był taki troszeczkę luźniejszy. I on nie jest wcale taki długi. I on kosztował, normalnie bez przeceny kosztował 130, natomiast ja go kupiłam za 60, ale w Kubusie była taka okazja, że kup 3 i zapłać za 2, czyli kupiłam ten sweterek i dwie jeszcze inne rzeczy, które Wam zaraz pokażę. I łącznie wyszło mi 90 zł. Kolejna rzecz. Po prostu raz jak na nią patrzę, to już mi się chce śmiać i cieszyć. Zawsze chciałam mieć jakąś marynarkę z Zary. I to nie jest dlatego, że po prostu Zara to tylko ja ogólnie mam bardzo duży problem z kupowaniem marynarek. Niektórzy już Was wiedzą, ponieważ każda marynarka jest dla mnie za duża. Nie mogę kupić sobie marynarki żadnej w Bershce, ponieważ wszystkie są za duże. Tak samo jest w Stradivariusie i w na przykład, nie wiem, Pull&Bear. Ale no po prostu chciałam mieć jakąś taką Zarę, ponieważ wiedziałam, że ona będzie na mnie pasowała. Tylko 200 zł nigdy nie dam na marynarkę. I na wyprzedażach znalazłam marynarkę, na którą długo się już czaiłam, ponieważ widziałam ją już na internecie i chciałam nawet kupić za 160 zł, ale całe szczęście się wstrzymałam i kupiłam sobie taką marynarkę w Zarze za 129 zł. I ona wygląda tak. Oczywiście panterka, ja bardzo lubię ten motyw i po prostu się cieszę strasznie, że ją mam. Chciałam jeszcze jedną, natomiast no, to była lekka przesada, a teraz jak byłam, to już jej niestety nie było. To znaczy było, ale oczywiście rozmiar S, a XS-ki nie było. No i właśnie wygląda tak. Ja jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona i nawet jak ją zobaczyłam, to ani chwili się nie wahałam, czy ją kupić, czy nie. Więc o, teraz Wam pokażę dwie rzeczy. Nie, dobra, po kolei. Kolejna bluzka, to już ją widziałyście w strojach dnia właśnie z Wrocławia i to jest taka bluzka z H&M, ja chyba za nią dałam 30 zł, albo i nawet mniej, nawet nie pamiętam teraz. No, taka zwykła, fajna do marynarek. Kolejna właśnie, szukałam takiej luźnej bluzki do marynarki i znalazłam taką w H&M-ie, w Hausie, taką czarną tutaj z żółtym zapięciem i już widziało się chyba dwa razy na blogu i ona właśnie prezentuje się tak i za nią dałam 40 zł, ona nie była na wyprzedażach, ale powiem Wam, że ostatnio byłam w Lumpexie i znalazłam taką samą, tylko że bez kieszonki, zapłaciłam za nią złotówkę, więc no, mam teraz dwie. I kolejna rzecz, teraz właśnie będzie z Kubusa i ona kosztowała 100 zł i ja za nią dałam 30 i ona wygląda tak. Tu jest napis Almost Famous. I jak widzicie, ona właśnie też jest taka luźniejsza. I właśnie jest bardzo podobnego materiału jak ta z House'a. Kolejna bluzka, teraz Wam pokażę właśnie tą kolejną z Kubusa. I ja za nią dałam też chyba 30 zł, kosztowała 60. No ale za te trzy rzeczy zapłaciłam 90 zł. Jest taka zwykła bluzka też do marynarek. Ponieważ ja nie lubię jednak nosić takich bardzo obcisłych bluzek, nie za dobrze się czuję, dlatego ta jest taka trochę luźniejsza i bardzo mi się podoba, jak ona wygląda. Chociaż powiem Wam szczerze, że czaiłam się już na nią od wyjazdu do Gdańska z Alanem, ale jakoś tak cały czas, no to, bo to nie jest do końca to, czego ja szukam, bo ja szukam takiej, dokładnie takiej samej jak ta czarna, tylko że białej. Znalazłam taką w River Island, ale kosztuje 80 zł, a za 80 zł jej nie kupię. Ale teraz kupiłam w River Island taką bluzeczkę. Kupiłam ją, ponieważ wydaje mi się, że ona jest taka całkowicie inna, nie taka jak większość takich bluzek, więc postanowiłam, że ją kupię, a kosztowała 25 zł, przeceniona z 80, więc pomyślałam, czemu nie. Taka ciekawa, słodka, tutaj ma, jak widzicie, takie zakończenie falowane. Bardzo fajna bluzka, taka inna.
I kolejna, o którą się kłócę z moją mamą, kto ją będzie nosił, bo ja zawsze robię tak, że jeżeli mamy z mamą kupić na spółę bluzkę, to ona mierzy, ja nie, ponieważ dla mnie nawet jak będzie za duże, tak, i te bluzek, to mi to w ogóle nie przeszkadza, a jednak jak moja mama się nie zmieści, to już by był problem. I to jest bluzka z Promodu i to jest rozmiar 36 i przecenione było z 169 zł na 50. I to jest taka bluzka. Strasznie podoba mi się kolor i ten motyw, jaki tu jest. Tutaj jest zawiązywana. Na pewno zobaczycie ją na blogu. Z tyłu prezentuje się tak. No naprawdę jest świetna. Tutaj ma kołnierzyk. Zapinana jest pod samą szyję. Strasznie mi się podoba i mojej mamie również. I teraz powiem wam, kochani, że w życiu nie spodziewałam się, że takie spodenki znajdę w Orseju. I to jeszcze za 40 zł, bo one wcześniej kosztowały 90. Ja mam w planach zrobić sobie coś w tym stylu z tymi spodniami z Kapala. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś pokazywałam wam w stroju dnia z Poznania, że ktoś mnie popisał długopisem, no nie wiem, czy ktoś, no dobra, już nieważne co, ale miałam popisem długopisem na spodniach i tego się za nic nie da zczyścić. To znaczy, ja już lekko je zczyściłam, ale za to kolor zszedł, więc postanowiłam, że zrobię sobie ombrę na tych spodniach. No i, no ale pomijając ten fakt, kupiłam właśnie takie spodenki też właśnie w typu ombrę. I one są takie troszeczkę high-waisted, ale takie nie, no nie do końca. Bardzo fajnie wyglądają. I bardzo mi się podobają. Właśnie byłam strasznie zdziwiona, że one, że takie spodenki są w Orseju. I nigdzie ich wcześniej nie widziałam, więc nie wiem, czy gdzie się znajdziecie. I to jest rozmiar 34, mógłby być troszeczkę mniejszy, bo jednak tu jest troszeczkę za dużo, ale jak spuszczę na biodra, to będzie ok. No i tak właśnie wyglądają. Kolejna spódniczka. Ja spódniczek, to znaczy ja mam bardzo dużo takich ołówkowych, a jednak wolę takie bardziej, wiecie, luźniejsze, więc znalazłam taką fajną w Zarze. One wyglądają tak. Teraz nie, ja wiem, że teraz nie widzicie dokładnie tych ciuchów. Ja postaram się sukcesywnie dodawać posty na blogu. Ja za nim zapłaciłam 59 zł, a kosztowała 150. Kolejne spodnie, te kupiłam już troszeczkę wcześniej w New Yorkerze i zapłaciłam za nie całe 30 zł. I to są takie spodnie. Teraz ostatnio są dosyć takie modne. Oczywiście ta stylizacja z tymi spodniami już jest zrobiona, więc niebawem pojawi się na blogu. Więc jeżeli chcecie, to wypatrujcie na moim blogu, czy już się pojawi. No i zapłaciłam za nie 30 zł, więc nawet się nie zastanawiałam, jak je zobaczyłam i było na mnie dobre. Kolejna bluzka jest ze Stradivariusa i ona właśnie wygląda tak, jak widzicie, tu są jakieś samochody, palmy, buty, jakieś trampki. Co prawda to nie jest do końca w moim stylu, ale bardzo mi się ona spodobała. Jak wiecie, samochody to były główny, no nie wiem czy główny, ale był trendem w kolekcji Prady. No i ona właśnie wygląda tak, jak możecie zobaczyć, taka zwykła na co dzień i ona była przeceniona z 70 na 40. I ostatnią rzeczą jest rzecz Stiffy. Jest to taka bluzka, też coś w stylu jak tamta z Promodu, tylko ta już jest taka, jak widzicie, bardziej elegancka. To jest tak delikatnie rozkloszowana na dole. Jest bardzo ładnie wykrojona i świetnie podkreśla talię. I ona kosztowała, była przeceniona z 200 zł, chyba zapłaciłam za nią 60, więc bardzo mi się podoba w ogóle jej materiał. I ja normalnie w Tiffy nie kupuję, tylko dopiero jak są takie duże przeceny, ponieważ jednak ta cena to no jest zabójcza. I teraz już ostatnia rzecz. I to będą buty, niestety nie na przecenie. Kupiłam je w Deichmannie. One są z tej serii Catwalk. I pewnie teraz większości z was się one nie spodobają, ale mi się one bardzo podobają i mam zamiar w nich chodzić. I one właśnie wyglądają, zapłaciłam za nie 99 zł i wyglądają tak, takie zwykłe czułenka, tylko że platformę i obcas mają z panterki. Jak wiecie, ja bardzo lubię panterkę, więc te buty naprawdę bardzo mi się spodobały. Mam nadzieję, że też będą wygodne. Więc to tyle na dzisiaj, dziękuję bardzo już za oglądanie i trzymajcie się, do zobaczenia, pa!